rozmawiamy przy okazji spotkania Krakowskiego Forum Obrony Życia Dzieci Narodzonych. Chciałem Cię zapytać, dlaczego przyszłaś na to spotkanie? Gdybyś chciała powiedzieć kilka słów. Witam, Aleksandra Dozer-Maniańska. Ja właściwie nie mam takich zamiarów specjalnie interesować się tą organizacją, ani też była to po prostu akcja spontaniczna. Dałem dalej znać, że można przyjść i się wypowiedzieć. Ja osobiście jestem projektantem, jestem osobą, która komponuje muzykę. Parę lat temu wydałam płytę o tytule Gmina Jasno Światła. Muzyka, którą staram się przekazać różne wartości, m.in. moralne. Natomiast to nie jest tak istotne jak fakt ochrony życia. Temat, który powinien dawać do myślenia, zwłaszcza artystom. Artyści powinni strzec swoich praw. Kwestia jest właśnie o prawie. Mówimy o prawie do życia. Mówimy o tym, że życie jest wartością, ale mówimy też, że jest warto ochrony. Kwestia praw autorskich dla artystów jest istotna, dlatego że jeżeli nie obronimy swoich praw, automatycznie ktoś może nasz projekt przerobić, może w inny sposób rządzić nim. I w tym momencie myślę sobie, że osoby, które są zainteresowane kwestią ingerowania w życie, powinny zainteresować się kwestią autorskich praw. Czyli kto jest twórcą życia? Kwestia jest o to, żeby dociekać rzeczy najważniejsze. Nikt, żaden człowiek, przynajmniej mi tego nie wiadomo, żeby istniała istota, która sama siebie stworzyła na tej planecie. Też nie mam pojęcia i nie wiem o istnieniu kogoś, kto stworzył to życie od samego początku, na tej ziemi. Natomiast ludzie uważają siebie za twórców życia, dlatego że czynią prokreację. Słowo prokreacja oznacza prokreację, czyli coś, co ma jak gdyby zastępować kreację. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, prokreację, czyli ktoś jest pierwszy przed kreacją. Jak byś to określiła? W jaki sposób, kto jest tym głównym kreatorem życia? Rodzice są właśnie tymi kreatorami pro, czyli już pracującymi na według pewnego zamysłu, planu, który się pojawia, więc kreatorem życia. Ja bym właśnie zadała pytanie tego typu osobom, które szerzą prąd, który nazywa się ateizmem. I myślę sobie, że jeżeli filozofia ma kreować prawo, to prawo filozofia po prostu przede wszystkim powinna wystosować argumenty prawne. Jeżeli ktoś chce się odnieść do praw autorskich twórcy życia, bo według tego, co myślę, ktoś tworzy życie, automatycznie staje się jego twórcą. Czyli jeżeli ktoś chce wpłynąć na życie, musi się skontaktować z twórcą. Twórca przekazał swoje wskazówki co do tego, jak chce, żeby zarządzać życiem. Tak się stało, że świat je dość chętnie przyjął, bo stąd nasze prawo właściwie opiera się na prawie dekalogu. Kwestia jest prawa. Prawo było zbyt ciężkie dla człowieka, żeby je znieść i w różny sposób od niego odstępował, więc przyszedł ktoś, kto to prawo uzupełnił o taki Boży prawnik, którym był Jezus, wprowadził korektę kwestii miłości. Miłość. Powiedziałeś bardzo pięknie o prawie autorskim, prawie, który jakby zapoczątkował sens istnienia. Tak? I teraz Bóg jest tym prawem autorskim, który daje życie rodzice, jako właśnie w tej wypowiedzi wyniknęło, że Bóg jest tym, który daje prawodawcom, daje życie. Rodzice są jakby tymi, jeśli zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że rodzice są tymi, którzy pośredniczą w tym akcie stwórczym. Tak? Ale piękne mówię, bo to stwierdzenie połączenia sprawy życia, pojawiania się życia z prawami autorskimi. Bóg jest autorem życia, Bóg jest tym kreatorem, bo kreacja, wiemy, to jest stwarzanie czegoś z niczego, prawda? Człowiek nie jest w stanie pracować z niczego, coś tworzyć, tylko pracuje na materiale już odkrywanym, odkrytym czy odkrywanym, a Bóg jest tym kreatorem, prawda?
Jakbyś to, jak to, to by się wydali, jak ty to rozumiesz? Tak? Ja bym chciał zadać pytanie o osobach, które twierdzą, że życie są w stanie jakby stwarzać. Właśnie, bo jeżeli człowiek zapomina, że to jest prokreacja, myśląc, że to jest kreacja, że on tworzy życie i w związku z tym może w niej ingerować, może je selekcjonować jak produkt, to pytanie jest w takim razie, jeśli jest kreatorem, to kto przywróci na przykład dzienną porcję gatunków, które giną, może on mógłby stworzyć jakieś gatunki, albo może byłby w stanie w taki sposób po prostu stworzyć sobie dziecko. Chodzi mi o tą właśnie logikę, bo ona musi występować. Jeżeli chcemy, by nasz świat był logiczny, to dziecko jest w pierwszym stadium. I jeżeli sposób, w jaki ono powstaje, zaczyna być kreowany przez człowieka, a nie przez kreatora życia, no to mogą z tego wyniknąć różne dziwne rzeczy. Tak na przykład jak w architekturze, jak sobie myślę o moim zawodzie, myślę sobie o tym, że na przykład ludzie budują tamy, tymczasem gdzie indziej świat, nie poznając źródła wody, która później wylewa w totalnie innych miejscach. Jeżeli widzę deforestację lasów po to, żeby dokonać jakiejś architektury, która jest śmiesznie mało ważna i za chwilę jest zalana, dlatego że te lasy nie trzymają wody, to to jest film, który mogłabym polecić, film Dom, gdzie ludzie mogą zobaczyć, jak w filmie Home pokazane jest, jak właściwie zarządzamy tym światem. I budując swoje wizje, zapominamy, że to nie my ten świat stwarzaliśmy, więc jeśli nie zaczniemy go obserwować w mądry sposób, to zarówno nam świat przestanie sprzyjać, jak i życie nam przestanie sprzyjać. I przestało sprzyjać wielu kobietom też życie i płodność, co jest efektem tego, że chciały zapobiegać życiu. I mnóstwo dziewczyn dla głupich pryszczy na przykład będzie stosować środki antykoncepcyjne, które spowodują, że ostatecznie nie będą mogły zejść w ciąży, no ale jeśli cela jest ważniejsza od życia, no to efekty wyborów na przykład. Co byś powiedziała tym kobietom? Właśnie wspominam wideo, co wspominasz. Ja piszę teraz muzykę, utwór pod tytułem HB, Level of Your Heart Belief. Myślę, że są kryteria IQ, kryterium CV, wartość człowieka jest pakowana w intelekt, czasem gdzie jest serce w tym momencie? Wartość serca jest czymś, co powinno być na pierwszym miejscu. Człowiek wtedy by nie pomyślał o niczym innym, jak o tym, żeby kochać. A wszędzie, gdzie pojawia się miłość, pojawiają się rozwiązania pod tytułem zamiast usypiać ludzi i stosować eutanazję, możemy w prosty sposób okazać im miłość, po jakimś czasie się wybudzą. I takie rzeczy były widoczne i to w jednej placówce, kiedy słyszałam, że mnóstwo ludzi się po prostu wybudziło i tam często rodziny wolały pakować swoich najbliższych, zamiast z nimi przebywać, żeby tamte panie wybudziły tych ludzi, bo one tak potrafiły kochać. Zastanawiam się, że rodzina nie potrafi tak kochać, jak w jakiejś placówce parę ludzi, nie? Czyli powiedziałaś o miłości. Miłości, jak święty Paweł, jakby po tej intuicji kierowałaś swoje myśli, że święty Paweł powiada, że miłość jest wiecią doskonałości. Miłość jakby określa wszystko, załatwia wszystko, mówiąc nieładnie. Teraz uczucie w serce, widzenie dziecka, widzenie człowieka, który potrzebuje naszego wsparcia, człowieka, który jest bezradny. Jakby to serce kieruje nas w taką kategorię bezwarunkowości, że kochamy człowieka, zwłaszcza tego, który sam się nie potrafi bronić. Dziecko poczęte, jak człowiek starszy, prawda? Jak na to patrzysz? W jaki sposób ta miłość staje się realna w konkretnym zetknięciu, prawda, z człowiekiem, który jest gdzieś wykluczony? Wykluczone jest dziecko poczęte, wykluczony jest właśnie ten... No wykluczone jest na przykład dziecko, chociażby nawet nie tylko to poczęte, ale właśnie na przykład historia, filmy powstają właśnie dlatego, że może ludzi motywować. Jest dziecko, które ma za nich mięsień, czyli na przykład nie może mówić, nie było z nim komunikacji żadnej. Po czym ojciec tak przejął się tą chorobą, że chociaż lekarze nie dawali szans, on całą chorobę przeanalizował w ten sposób, że dotarł do wszystkich czynników i pomógł temu dziecku. Ja wiem, że nie pamiętam przykładów, bo ja się po prostu jestem tu spontanicznie, ale wiem, że nawet reżyserów stać na to, żeby wyłowić te konkretne przykłady historii ludzi, gdzie coś zostało po prostu zainwestowane, została energia miłości w daną osobę. Nie każdy może wydawać się zasługiwać na miłość, bo na przykład tych relacji nie było i wtedy ratować kogoś, kogo jeszcze nie widziało się na oczy, jest ciężko na pewno, ale z drugiej strony jest kwestia tego, że człowiek ma tą niesamowitą zdolność do kochania i nie wie, z czego się okrada, nie dając sobie szansy na poznanie tego.